Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kolejne gołębie młode z roku 2017, które będziemy mieli na aukcjach teraz wystawione. Przedstawi nam kolega Tomasz Rumiński. Ostatnio tych gołębi było, mieliśmy dwie takie jakby aukcje, po 8 i po 9, było 17. Dzisiaj mamy 17, ale za to w jednym rzucie. W ciągu dwóch dni postaramy się, żeby one się te aukcje kończyły. A gołębie są tutaj akurat w klateczkach przygotowane i powie nam coś więcej o nich kolega Tomek. Z tym za jednym zastrzeżeniem, że jednego gołębia mamy nie z 17 rocznika, a z rocznika 2016. Proszę bardzo, Tomasz. Witam wszystkich hodowców. Znaczy, jest jeden gołąbek z 16 roku. I od niego zaczniemy, widzę. Tak. Chodzi o to, że w tym roku po tej złotej medalistce z Rumunii wychodzi bardzo dużo samic. No i żeby dać też jakiegoś samczyka, no to jest ten jeden rocznik. A było duże zainteresowanie, się koledzy pytali, no, właśnie. No i mamy jednego samca, ale nie dało rady znaleźć z tego roku. No, na razie nie udało się. I chyba raczej nie będzie, bo co ciekawe jeszcze powiedzmy, bo to jest... Teraz są jeszcze dwa ostatnie ciągnięte, ale czy to wyjdzie, co z tego, to... No zobaczymy. To jest samczyk, też fajnie zbudowany, wszystko. Jaki on ma numer? 9518. Tak, to jest właśnie samczyk, tak jak Tomek powiedział, bo co jeszcze powiemy, to są ostatnie praktycznie młode, które no, raczej będziemy mieli. Chyba nie idziemy, raczej nie będzie już młodych w tym roku, także... Życzymy powodzenia przy licytacjach. Większość miała zostać dla mnie i tak do rozpodu. No. Nie chcę z tego powybierać. Jeszcze tu jest coś takiego, że no, część gołębi już ma badanie DNA, a część będzie miała zrobione. To musimy trochę poczekać. My w trakcie licytacji może będą, może któryś jeszcze nie zdąży być zrobiony w trakcie, to będzie później dołączony. Ale ja to na każdym rodowodzie na górze pisałem, który DNA będzie miał badanie, to jest tutaj napisane. Nie? Mhm. Pokażmy też jeszcze przy okazji certyfikat, jak wygląda. O, zobaczmy. Tutaj mamy na przykład dla gołębia 16089 i taki certyfikat musimy po prostu otrzymać. Koledzy z firmy Kobe przyjadą tutaj robić badania. No, jutro chyba mają być. Pobrane, a tak, będzie brane. I będą sobie wtedy... I z tym jeszcze, że dodam, na tego gołębia będzie tylko na matkę, na tą złotą medalistkę, no bo ojca już nie ma. No. Co będzie na nią. I w tym roku mam jeszcze, może pokażę tego gołębia od razu. Mam samicę 463 numer, ma dwa razy pierwszy konkurs. Jest u mnie najlepsza w drużynie Wama 14. I też jest w gołębi Fabera? Też. Jej matka właśnie w tamtym roku miała 16, była w drużynie i dwa lata temu też była u mnie w drużynie, a jej matka, nie? I teraz jej córka. To ta matka jest po bracie tej olimpijki z Brukseli z tamtego roku, nie? Mhm. I z tym, że to jest gołąbek po niej. Jaki numer ma? 2639, ona jest po tej 463. Ona w tym roku ma 14, a z dwóch lat ma 34, czyli tyle samo co w tamtym roku olimpijka moja. Nie? No ale to jak będzie miała wynik w Polsce, teraz to zobaczymy. Zobaczymy. No i z tym tutaj też jest, tylko będzie na matkę robiony, bo ojciec nie jest jakiś tam znaczących aż gołębi. Nie jest tam żadnych olimpijczyków, tylko z takiej dobrej linii tam, ale taki powiedzmy to miał być dla mnie gołąb, bo to myśleli bardzo szybkie i twarde gołębie. A reszta będzie normalnie na obojga rodziców. Pokażmy teraz tutaj kilka młodych jeszcze. To pokażę, tu jest taka raczej samiczka będzie. 26-45. Jeszcze Tomek, ja ci przerwę, bo powiedzmy, bo tak Tomek mówi raczej samiczka, raczej samczyk. My tutaj staraliśmy się, bo było zawsze bardzo dużo zapytań. My tam wprawdzie, kiedy wystawiamy, piszemy płeć młody, ale można się o Tomka dopytać. Teraz natomiast tak staraliśmy się tutaj określić, to praktycznie można powiedzieć na 95%. No, mówię, na te wszystkie sztuki są, że 1-2 być, że się nie takie sprawdzi. Takie właśnie są problematyczne. A to jest samiczka. To jest samiczka raczej pewna. Bardzo ładna, drobna taka, widzę. To jaki ma numer? To jest 20 ile ma? 26-45. Tak. I ona jest pod tamtego roku po 5-7 roczym Polski bezpośrednio. Mhm. I to, co te numery ciekawe właśnie, bo podobnie proszę pamiętać, że część numerów Tomek ma takie niskie z oddziału 326 Toruń, to są takie właśnie rzędu 26, tego typu 4-cyfrowe, no, a 16 000, a niektóre, bo musiał później troszeczkę obrączek dobrać, no, jeszcze inaczej. Obstrego mamy pięknego nakrapiane. No tak, właśnie też chcę pokazać 26-62. I on jest po tej parze, co była już tam piąta w Polsce w średniodystansowych samica. Ale może jeszcze ważniejsze, na wspólnym gołębiku w Kozigłówkach. Dwójka rodzeństwa tego gołębia tam mi no, wywalczyły samochód, nie? Tak. W drużynie. I one tam oba wróciły z finału i punktowały cały czas. Nie? Mhm. To jest tylko jeden gołąb z tego. Gołębie były szczepione? Tak, wszystko było zaszczepione. Myko salmowirem i na ostry miałem łapę wcierane też. Mhm. Nie? Bamy są też, jeszcze tutaj do zdjęć braliśmy, to powiedzmy taką nawet mają bardzo tak fajnie masę zbudowaną. No, a część gołębi już jest taka starsza, nawet tam szpackiej świeżą, zaraz je pokażę też. 26-43 to jest po tej samicy, co dwa razy w drużynie była, 38-21 i ona jest jednocześnie pełną siostrą tej 463, co w tym roku mówię najlepszy wynik. Nie? I też będzie badanie robione i to jest samiczka. Nie? Dobrze. No to później takie młodsze, tu jest
imbrę, powiedzmy, na te moje ciemne. Znaczy, no już na tą syn tej złotej medalistki, ona była pierwsza w średnio dystansowych i córka jej siostry, która była druga w średnio dystansowych w Polsce i piąta w G, nie? Coś takich imbredów. No i co ciekawe, kolejna partia gołębi, gdzie nie ma żadnego płowego, żadnego czerwonego, szpaka, nic takiego. Niebieskie. Mówię, byliśmy ostatnio u Rainera Pickmana, tam też było ze świeczką, trzeba szukać gołębi, no dwa chyba szpaki tylko były, z czego jeden już jest u nas wystawiony na aukcji. Były niebieskie, nakrapiane, parę pstrych, dwa czerwone, nakrapiane, a reszta było, jeden płowy chyba jeszcze widziałem, a wszystko tylko tak jak u Tomka, niebieskie i nakrapiane. No większość takich leci, tu jest 2610. To jest samiec w takim fajnym czerwonym oku i to jest po córce tej złotej medalistki, bo ona była wtedy na brata parowana. I numer tego? 2610. I ta samica była sparowana na brata tej złotej, nie? Czyli no, taki imbred, mocny imbred to już jest. Też zbudowany, fajny gołąb. Nie? Mam gołąbka, myślę też bardzo dobry, 16013 samiczka. I to jest po tej olimpijce z Brukseli z tamtego roku. Nie? Ona z dwóch lat miała wynik tam 34, ale z roku miała 3,30. Nie? To już jest, myślę, bardzo dobry wynik. Olimpijka z Brukseli, tu w Polsce pierwsze miejsce, to nam niestety chyba 24. Trzecie, przepraszam. Tam 24 miejsce zdobyła, tak? Dobrze mówię? Tak. 24 w kategorii A. No z tym, że tam mówię, no w Polsce jest 8 lotów, a tam mają po 20. Manfredowi Bula, który miał, Bula Balatar, spółka, miał chyba pierwsze miejsce w Polsce, to mieli chyba piąte się załapali, albo na czwarte, nie pamiętam teraz. Nie, no dwa kategorii ciężko. Tak, tam, jest... Ale ta matka w roku miała 3,30 i miała pierwszy konkurs i 4 razy trzeci. Czyli szybkie gołębie. Jest taka jako dwuletnia to wylatała. I to jest też imred na brata bezpośrednio była parowana. Nie? Może pokażę też dwa takie starsze gołąbki, 16046 jest ten. W sensie starsze, że... No, cztery pióra do spieszenia. No właśnie, chciałem powiedzieć, że nie, rocznik ten sam, tylko wcześniej jeszcze najmniej. No były też na strychu, miałeś do rozpłodu do tych, ale stwierdziłem trochę przydłużę, mam tych gołębi. To jest samczyk i on jest wnukiem do tych trzech rocznic, co miałem 5, 7, 11 rocznika Polski. No i czwarty gołąb z dziadków, to jest też taki dzięce 13 super lotik. On miał 3 loty do B, chyba 4 konficjent miał w tym roku czołową. To tu jest samczyk. 0,46, a tu jest 16,045 i samica z tego gniazda, nie? No, tak raczej. Białą flameczkę ma nad dziobkiem, no, taką widzę ładną. Tak, mają to na głowie. Lekko wstawić. Rodzice nie mają, to tam z przodu gdzieś rzuciło. Jest to, może tu pokażę, to gołębia też. To już starszy chyba. No, ten ostatni pióro już mu to rośnie, nie? To samiec jest to będzie... 47,33. Znaczy, mi się wydaje, że będzie samica taka mocna. Aha. Właśnie, bo to jest ta pierwsza, co robiliśmy zdjęcie. No, to jest gołąb, który ogólnie z tej pary, ja już mam dwójkę, dwie samice w rozpłodzie z tamtego roku. Później też fajnie młode poleciały już po nich. I w tym roku chciałem zostawić sobie samczyka, ale tak wyszło, że to tak na 99% jest samica. Nie? Taka mocna, ale duża, jest. Duża, silna, w plecy bardzo mocno. Nie? I to jest imbred, właśnie ona jest po bracie tej olimpijki z Brukseli. A matka to już jest, matka jest wyhodowana po bracie olimpijki z Brukseli na siostrę tej z Rumunii. Nie? I ta matka tego gołębia ma 6 konkursów w dziesiątce. To jest ten gołąb, jeszcze może... Tu jest też takie fajne łączenie, 26-27. Tu jest córka tej złotej medalistki razy... Samiczka? Raczej samiczka, tak. I razy syn tej olimpijki z Brukseli, nie? Czyli z dwóch stron na te olimpijskie. To jest takie. I ta matka też, tam ojciec był wycofany w tym roku już, jako na młody miał drugi konkurs, ale matka ma tam parę czołowych, to jest wypisane już tam w rodowodzie. Na pewno ten gołąb myślę, że bardzo dobry, 16,080. Ojciec, no to jest brat tej olimpijki z Brukseli, co też pani bardzo dobrze lecą. A matka to jest 11,41, to jest siostra tej, co była miała złotą medal w Rumunii. Ale z niej no, widzę już bardzo dużo gołębi dobrze leci. I dzieci, i wnuki, i prawnuki tam na wspólnych gołębikach. Między innymi jej syn był wtedy 5 roczny Polski, wnuczka była 11 w Polsze. No i tam były inne jeszcze najlepsze takie oddziały. W tym roku młody ma 2 razy drugi konkurs powiem na oddział. Także myślę pewny. Tomasz, jak prezentujesz te gołębie, umknęła mi jeszcze jedna informacja, bo tutaj zdaje się jest jeden gołąb, który jest albo bratem, albo siostrą do tego gołębia, którego przekazałeś na aukcję. To jeszcze przypomnijmy, bo to jest ciekawe. Kolega przekazał jako jeden z wielu z polskich czołowych hodowców i nie tylko polskich, europejskich na aukcję, która się odbędzie 11 listopada tam w Szybie Ulisą w Katowicach, gołębia. I teraz co to jest? Brat, siostra tego gołębia? Siostra. To chyba dwie samiczki były. Tak? Tam była 16,088, tu jest 16,089. Tak.
I to jest, no to jest po tej mojej bezpośrednio podstawowej parze, też już taka spierzona, 6 piór jeszcze do zrzucenia. Tam trochę zostało. Semiczka. Czyli tutaj to, można teraz nabić to, co będzie z gniazda, to jest gniazda? Tak, z gniazda. Do tego gołębia, który tam jest przekazany na rzecz podopiecznych licytacji, które dochód będzie przeznaczony na rzecz podopiecznych fundacji pana Jakuba Błaszczykowskiego. No, notabene mi się wczoraj bardzo udało. Gratulujemy. Stresu troszeczkę było, aczkolwiek nie miałem takiego dużego, bo samochodem jadąc się nie patrzy się na to, ale koledzy jak dzwoniłem to troszeczkę mieli od 2-0 do 2-2 poprzez 4-2. Ale to szybko się wszystko potoczyło, tak. Więc nie było za długo. 16-0-77, samiczka. Imbret po tej złotej medalistce, bezpośrednio parwana na brata. Też już fajnie zbudowana, wszystko takie ciemne. No mówię, te ciemne raczej takie mniejsze gołębie. One takie nakrapiane, takie brudnawe, tak, no. To tak wygląda, takie ciemne, tak jak Tomek mówi. No, to takie właśnie. Mówię, tych gołębi mamy 17 i to jest praktycznie już, jeżeli coś się uda, ale wątpliwe to może na koniec roku, ale zobaczę jak do par będzie, jak tam z tych notowych wszystko. No, nie wiadomo też jeszcze, jakie warunki tu będą, bo pogoda też płata różne, te figle. 26-73. Samiczka raczej, po synie olimpijki z Brukseli, razy siostra tej złotej medalistki. Mm-hmm. I z tej pary już też u mnie samiczka ma pierwszy konkurs, szósty tu u Drozdowskiego Janusza, z tej pary też tam bardzo dobrze leciała, była piąta w rocznych, chyba po 5 lotach na oddziach MŻ. I też wszystko, przypomnijmy, chowane pojedynczo, tak? Tak. To pojedynczo, tak jak Tomek mówił, przypomnijmy, na filmie to było, Tomasz nie hoduje po dwa gołębie z pary, tylko po jednym. Ja trzymam praktycznie drugą taką ilość tych gołębi tylko na podkładki. To są gołębie tam z pochodzenia, z rodochodami dobrymi, no ale jakoś u mnie to się nie sprawdziło i tylko im podkładano w testy pewnych gołębi. O, i zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w licytacji tych gołębi. 17 sztuk, podzielimy to na 2 dni. Jakoś sobota, niedziela, gdzieś znajdziemy. Mamy tych teraz aukcji dość dużo, pod koniec roku to jest normalna rzecz, ale jak ktoś będzie szukał coś ciekawego do swojej hodowli... Na pewno znajdzie. Mówię, tu są same takie gołębie, no, każdy jeden, myślę, powinien wydać dobre potomstwo. Jeśli się dobrze sporuje oczywiście. Oczywiście. Ale to, no, każdy jeden mógłby trafić od razu do mnie do rozpłodu. No, także na razie dziękujemy bardzo, a wszystkich zachęcamy do zainteresowania się tymi gołębiami. Do zobaczenia, do roboty. Dobry lot.